Siemano maneczko, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Pokémon Infinity. W poprzednim odcinku pokonaliśmy drugiego członka Rady, Igo. Załóżmy, że to są liderzy po prostu, już nie ma sensu mówić, że to jest Rada Igo, bo to za długo trwa. To są po prostu liderzy najzwyczajniej w świecie, tak to ja przynajmniej interpretuję. No i jeszcze zanieśliśmy ostatecznie list do Amberfield, do Safari Zone od profesora Torna, jeśli dobrze pamiętam, w sprawie tego, że go nie będzie właśnie na otwarciu Safari Zone. No i to tyle, bo z poprzedniego odcinka. Jak widzicie, jesteśmy w innym mieście niż ostatnio, bo jesteśmy tutaj gdzieś na początku gry, w tym takim mieście śmiesznym. Jak widzicie, dlaczego? Ponieważ mamy kata i się okazuje, że w tym miejscu jest Astral Stone. To jest nam oczywiście potrzebne do Nidorino. Okej, dobra, czekajcie, bo tu ogólnie Eevee była i ona była głodna. Ona lubi Micklebury, dała mi Micklebury i ona mi dała jajko z tego... Aha. I domyślam się, że pewnie z tego jajka wykluje się właśnie Eevee. Bo podobno gdzieś tutaj można znaleźć Traveling Merchanta. Nie wiem, jak do niego dotrzeć. Tu chyba. To jest Traveling Merchant i od niego można kupić Duskstone'a, który jest mi potrzebny do ewolucji Noctowla. Tylko nie wiem, gdzie jest ten merchant. O, jest Duskstone. Okej, tu leży po prostu. Myślałem, że to chodziło o to, że to musi być merchant specjalnie. Od niego trzeba kupić. Może źle zinterpretowałem to po prostu. No dobra, jak już pewnie zauważyliście, trochę wycinam. Nie pokazuję wam, co mam na pierwszym miejscu w teamie, ponieważ złapałem nowego Pokemona. Wcześniej miałem oczywiście Girafariga, ale ostatecznie uznałem, że na razie chyba go nie będę łapał. Ewentualnie jak znajdę Dawnstone'a, to wtedy go ewoluję. Ponieważ jak wiecie, Girafarig ma dwie ewolucje. Jedna przez Duskstone'a, druga przez Dawnstone'a. A Duskstone'a chcę teraz wykorzystać na Noctowlu. Noctowlu, że wiecie, co chodzi. Póki co moim szóstym członkiem drużyny jest regionalny Azumarill typu kamienno walczącego. Posiada on tak samo huge power jak klasyczny Azumarill, więc podwaja sobie atak. Złapałem go, jak widzicie, w Highfield Path. I jest to ta lokacja na południe od tego głównego miasta, gdzie są te zboża takie, te taurosy dzikie. Po prostu Marill sobie taki randomowy chodzi, go sobie złapałem. Więc co, możemy sobie w końcu ewoluować Nidorino. Zobaczyć, jak się prezentuje. Okej, jest taki... No faktycznie wygląda jak fuzja Nidokinga z Nidoqueen. Dosłownie jak fuzja wygląda. Aha, czyli to jest taki tackle, ale trujący. Kolorystykę ma też taką, nie? Taki... Nie wiem, jak określić tą kolorystykę. Też jest dalej Poison Ground. Jest szybki. To w sumie bardzo jak Nidoking po prostu. Może to właśnie zależy, że ten Nidoruk, jakby Nidorino i Nidorina ewoluują w tą samą formę. A to jest w ogóle żeński, ty. Ty w babę mi się zmienił. Chłopa mi w babę zmienili, co jest? Dobra, Black Belta dam sobie Azumarillowi. Kurczę, czemu się w babę zmienił? Nie dałem już zgody na to. Dobra, i teraz mamy Duskstone'a. To jak widzicie, mogę użyć na Noctowlu. Noctowrze. I jak się prezentuje ewolucja? No wygląda jak... Grubszy Noctowl. Noctowl, który robi mój cosplay. Pokaż się, Grimmfowl. Dalej jest Dark Flying. Ma duży atak. Co? Spec atak ma duży. Dobra. No i co? To tyle na razie ze wstępu. A tu się płeć zmieniła? A patrzcie, tu to już się płeć nie zmieniła, nie? No dobra, chociaż Pikachu nie będzie sama. Jako baba. Aha, to nie tutaj mam iść. Okej. Okay. Może... A, w sumie bez kitu. No pewnie jak zaniosłem ten list... Pewnie do profesora Torna muszę wrócić. Dobra, w skrócie powiedział, że tam spoko sobie porobił wszystko i tak dalej. Że już jakby coś tam pozmieniał i teraz będzie miał lepsze pole popisu, tak jakby jeśli chodzi o nas skan kolejny. Nie zrobiłem save'a. Już tam widzę, dalej jest postać jakaś. Czekaj, to tylko matter of time. To tylko kwestia czasu. To właśnie kwestia. Mamy sznur. Escape rope, ale nie możesz uciec. Zajebiście. Okej, okay, i coś tu będę miał ciekawszego. Czy dalej będę musiał pójść spać? Telefon dzwoni. Wróć do domu. No i to tyle, tak? Nic tu więcej nie ma. A nie mogę pójść spać. Co to muszę zrobić? Nim klikam wszystko, co mogę, nie? Dalej dzwoni, jeszcze raz. To nie powinno się tobie stać. No, teraz się Duskul pojawia. Jeszcze raz być dzwonić? Za każdym razem dzwoni, trochę się cykam. Nie może trwać dłużej. Nie wiem czemu, ale trochę się boję. Jak możesz się wciąż budzić, kiedy wciąż idzie spać? Dobra, no to się kładziemy. To, co teraz się działo, jakby utwierdziło go w jakimś przekonaniu, że obudziliśmy się w lesie, do środku wyspy i nikt mnie nie rozpoznaje. Nikt mnie nie zna,
Nikt nie zauważył mojego dotarcia tutaj. Nie ma żadnych jakby ran na moim ciele. Nic takiego, że spadłem z jakiegoś samolotu, czy ogólnie z jakiegoś Pokemona. Nikt z najbliższego regionu nie widział, żebyśmy to w ogóle jakoś przypłynęli. No, że niemożliwe, żebyśmy się dostali jakoś tak fizycznie i tak dalej, ale że żyjemy w świecie, w którym jakby wiecie, no istnieją moce, które potrafią distort, no... Nie wiem, jak przetłumaczyć distort. Dosłownie, nie wiem. Jak można distort przetłumaczyć? Zniekształcają czas i przestrzeń. Więc to musimy brać pod uwagę, że nie prawa fizyki nie zawsze jakby mają znaczenia, nie? Że Celebi poczuł jakąś anomalię i on ją chciał naprawić i najprawdopodobniej po prostu nas tutaj przysłał i nie jesteśmy nawet z tego świata, nie? A że nawet może nie jesteśmy z tego jakby wszechświata. Jesteśmy z alternatywnej rzeczywistości, z alternatywnej linii czasowej. No to w sensie rzeczywistości, no. Że Celebi najprawdopodobniej za tym stoi, ale pytanie jest dlaczego? Okej, on nam jakoś pomoże, ale żebyśmy na razie sobie tam take as much time as you want, czy coś takiego. Mam problem trochę, bo mi się nie chce trochę tego tłumaczyć wszystkiego. To faktycznie, kurde. A tak też siedzieć, że nic nie mówić, to tak... Czy chcesz rozpocząć plan, żebyśmy wrócili do tego? Okej, a tam się tam dalej nakupia z tym? Z tym Snorlaxem? Czy dalej będzie mnie tu blokował przejście? Boże, na trzy różne sposoby, nie? Tu blokują. Najpierw, bo Snorlax blokuje, później, bo się napala Snorlaxem, a teraz blokuje, bo musi odpocząć po walce. No ja dole. Dobra, jaki masz plan, człowieku? Żeby nas powrócić, że ma tam jakąś machinę, która byłaby jakoś tam jest w stanie distortować coś tam, jakieś tam... Coś tam, jakieś cosie. Potrzebne do tego są energie, spalki, dialgi i giratyny. Ale nie jakby, że musimy ich łapać, tylko po prostu jakiś tam ułamek ich mocy jest do tego potrzebny. I Igo ma dosyć mocną historię powiązaną z tymi pokonami. I właśnie istnieją trzy świątynie, w których będzie najprawdopodobniej można zdobyć to. Jakby ten festiwal, to teraz ten karawan leci gdzieś tam na jakąś górę, do tej właśnie jaskini, gdzie zaraz będą przebudzali palkę, że ona przybędzie. No i kiedy ona się jakby pojawia, to ona wyzwala jakąś energię i ten najprawdopodobniej Arcanium, któremu musieliśmy przynieść, żeby naprawił gadżet, przez co dostaliśmy router Expa. No właśnie ta energia jest absorbowana przez to Arcanium i pewnie będziemy musieli w momencie przywołania palki zebrać to Arcanium. Jedna z tych właśnie świątyń została zniszczona 100 lat temu, kiedy giratyna była przywołana. Kurwa, kiedy ja zapauzowałem nagrywanie? No musimy się udać właśnie na południe od Genesis. Już tu widzę, siedzi to. I pewnie mi już zajebie Pikachu, bo pewnie przeżyje oczywiście. Ale ja już jestem w stanie przewidywać przyszłość, nie? Czekam aż tego Firestone'a w końcu będę mógł zdobyć. No, ale ogólnie też Rock Smash najprawdopodobniej dostaniemy właśnie po pokonaniu kolejnego lidera. Dobra, w ogóle się Blastoś nauczyła Czedża na 39 poziomie. W sumie ciekawy się tego ataku nauczył. Ale Venusaur, Venusaurus, Barbetackle, Magnitude, okej. Okay. Widzę, że już ma kontry na wszystko z mojego teamu. Snorlax, no tutaj Azumarli by się przydał, żeby... Dobra, dawaj Grimmfaula. To widzę, że sobie po prostu złapała tego Snorlaxa. Kurwa, oczywiście nie trafi, oczywiście paraliż, no oczywiście jestem wolniejszy, kurwa. Ja pierdolę, ja go będę bił teraz 20 minut, wiecie coś najlepsze, on zaraz znowu resto użyje. No dobra, już teraz nie powinien, teraz powinien być szybszy, no. Crowdont, no dobra. Chociaż, oczywiście Protect, który chuja mu dał, bo i tak jest wolniejszy. Nie wiem, ta team mam wrażenie, że ona będzie miała jakiś plot twist za sobą, nie? Że się nagle okaże, że to jest główny zły, albo że to jest w ogóle legenda, albo że to jest Celebi, że mnie tutaj przysłał. Że łop, przysłałem cię do tego świata i podróżuję z tobą, bo cię polubiłem. Polubiłam cię, tylko będzie normalnie. Nie chce mi się już po prostu, nie? Chce sobie człowiek Azumarila podexpić. To chuj. To ci trwa wystawić takiego Pokemona i nic nie zrobisz. O! Girafarath. To jest ewidentnie ewolucja. Jedna z dwóch ewolucji Girafaliga, tylko która? Nie wygląda trochę jakby Stone'a, bo jest taki biały. Bo biała jest taka. Nie zgadnę. Uwielbiam. To jest mój ulubiony moment w Pokemonach, kiedy przeciwnik przeżyje na jednym HP, ale masz konfuzję, masz paraliż, masz wszystko i nigdy się nie przebijesz. To jest mój ulubiony moment. Może chociaż na Luxio sobie poda XP na dzikich Pokemonach. No kurwa mać! O Jezu! O wow!
mam dość. Pewnie, że Nahita. Nahita, bo... Nahita musi, nie? Bo co to będzie się... I później się, kurwa, dziwię, czemu się zawsze cofam po jednej walce do Pokécenter. Dosłownie z trzema trenerami walczyłem, już się trzeci raz cofam. Nie, czwarty się już cofam chyba raz do tego Pokécenter. I wiecie, ile to jeszcze zrobię? Z 15 pewnie. Co tu mamy? Mamy Munchlaxa, już tam widzę. O, mamy Marilla. O, tak... Chcecie to mieć tutaj Marilla złapać. Gdybym to wiedział wcześniej, to bym go sobie teraz złapał tutaj, no ale nie wiedziałem o tym. I co tak przeciało? O, Dodrio. O kurwa, Nahita z Strike, z Low Kicka. To się zaskoczyłem, nie będę ukrywał. Kolejne jajko mi dał. Mamy już jajko najprawdopodobniej Eevee. I teraz jeszcze jakieś jedno. Ciekawe tylko jakiego Pokemona. To jest Genesis Force do Amberfield. Wiedziałem, on się udać? Do Genesis. Ci w lewo muszę pójść. Nahita? A, krytyk. Nie trafisz czwarty raz, pewnie, że nie trafisz. Po co masz trafić czwarty raz? Ogólnie zawsze miałem marzenie w Pokemonach. Takiego Pokemona coś a la Rowlet. Taką sówkę okrągłą. To jest typu kamiennego i ona ewoluuje w typ kamienno-smoczy. Nie wiem czemu, zawsze chciałem takiego Pokemona mieć. Dobra, chwila prawdy, czy Pikachu jest w stanie Simipura one-shotować? Oczywiście, że nie jest. I ma nie da hita pokryta jedną. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie, elegancko, hi. Simisage, już nawet nie pamiętam, kto to jest Simisage. Zauważyłem, że te jajka zawsze mają inne paterny. Zamber Trail, to jest tutaj, tak? Pewnie ze wzorku jajka można wywnioskować, co to może być za Pokémon, chociaż z tego to nie mam pojęcia, co to może być. Nie, to mi szczerze wygląda na jakiegoś fakemona, że to się wykluje. Chociaż to mi się kojarzy ze Snorantem z jakiegoś powodu. No tutaj to pewnie Eevee jest, no ale no dobra, no na razie nie będę trzymał. Nie wiem, w sensie, czy jakiegoś Eevee będę używał. Co ja mógłbym, skoro to są wszystkie typy Eevee, mógłbym sobie fajnie podpasować do teamku. Gira Gira, co to jest? Okej, to jest chyba druga ewolucja i tego, Girafariga. Domyślam się, że jest pewnie mroczna, albo coś. Nie wiem, czy może tamta forma jest, nie wiem, pure psychic? W sumie jaki by typ mogło dostać? Może jebać tego pika, czy ja sobie po prostu Jolteona będę używał? Rel czy nie rel, widzowie? Okej, dobra, tu mamy Moonstone. O kurwa, jak mi się wymiasie. Jak się we mnie wjebał. Zapomniałem, kurwa, o tym Dodrio. Ja tutaj byłem? Nie, ja tutaj nie byłem, bo to jest od drugiej strony ten las. Ol zajebisty. Ol zajebisty. Co jest? Ty, ja to muszę mieć. Hita. No kryt. No kryt. No kryta, no kryt. Tak, no kryta mi zajebał. No kryta, no. No, ale wracając, ten Skalarva. Czy ja to mogę spotkać tutaj? Wyleczę mojego Pokemona, którego coś czuję, że chyba będę musiał wyjebać, albo Pikachu wyjebie po prostu. Pokédex. Nie, dobra. Misja Skalarva, nie? Ja mam to... A się podnieciłem, jak zobaczyłem tego Pokemona, nie? Aha, widzę, że i tak muszę na górę pójść, bo tu jest Rocksmashem zablokowane przejście. Jeszcze ja na może Azumarilla zostawię, bo akurat spoko typy. Ej, co ja sobie uświadomiłem, czy Nidorok to nie jest przypadkiem fanboy? O, to ja jestem tutaj. Z tym Celebim. O, dalej Celebi się pojawił. I co, wyleczy mi Pokemony pewnie. Nie wiem, czy mi wyleczy, bo w sumie nie wiem, czy jakoś miała mocno bite. Tak sobie teraz uświadomiłem, że tak na dziko żadnego fakemona nie spotkałem. Czy spotkałem jakiegoś? Chyba nie. Tylko jak już, to jakąś regionalną formę. Dobra, wiecie co, bo tu widzę, że trawie można tutaj, ale tu mamy też, że trawia rano, ogólnie w każdej porze dnia masz w innym miejscu. Dobra, mamy Skalarvę, teraz tylko muszę ją troszkę obić. Dragon Tail, czy to jest smocze, to niedobrze. O, ty śmieciu. Dobra, złapał się, ale... Fuck Dragon. Ja to Meganium lubię. Ono jest spoko. Nie wiem, czy ja chcę innego Pokemona smoczego niż Meganium. Muszę się bardzo nad tym zastanowić. Znaczy wiecie, ogólnie Bug Dragon spoko typing, nie? Nie mówię, że nie, po prostu... No w sumie z drugiej strony lepiej mieć dwa smocze Pokemony niż dwa latające. Mam sobie Blastoise i tego. Będę musiał to przemyśleć. Jeszcze bardzo mocno. Wiecie, będę musiał deltę obliczyć, pole trójkąta, wtedy będę mógł dopiero powiedzieć, co o tym myślę. A no i to jest ten Magneton. Regionalny. Ciekawe, czy on jest trawiasto-stalowy? Czy jest po prostu trawiasty? Już nie pamiętam, czy to była jakby kwestia, że jak Pokémon ma dwa typy, to jego regionalna forma też musi mieć. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie było takiego czegoś. Bo sobie chodzimy. O, widzicie? I... Chodzisz, człowieku, i znajdujesz, nie? Bo tak to by nie chodzi, to mnie znajdował. Jezu, Lucy! Ja pierdolę, zapomniałem o twoim istnieniu. Grę mi skraszowało. Jezu, Lucy! Cii.
siema, nie rób tego znowu. Jakiegoś gifta ma dla mnie. Item Finder, ja ci nie mogę. Triple Triad, aha, to jakaś karcianka jest popularna w tym mieście. Muszę, okej, czyli mam jakąś karciankę tutaj. Okej, to jest chyba jakaś minigierka. Choć w sumie nie lubię karcianek, ale I guess można zagrać. O co tu chodzi w ogóle? Wybierz 5 kart do duelu. Nie, niech będzie ten. 5 kart zostało wybranych. I co to mam zrobić? Tak, kładę. Fighting to jest. Nie mam kurwa pojęcia, co tu się odpierdala w tej grze. Ponad wygrał moją kartę. Dobra, spierdalaj typie. Kto pytał? Aha, okej, fajnie, wchodzisz do miasta i pierwsze co, to cię babka jakaś atakuje randomowa, super. A co, to jest normalnie takie miasto zrobione, że to normalnie trenerzy są? W sumie bez kitu? Ty bez kitu, chyba w Pokemonach nigdy nie było miasta, że trenerzy są, nie? Tacy randomowi, że cię mogą zaatakować. Nie przypominam sobie przynajmniej, czy było jakieś takie. Nie dajcie znać, czy było w klasycznych grach Pokemon takie miasto, że masz normalnie trenerów. Znaczy to widzę, że chyba nie ma trenerów jednak, chyba tylko po prostu tam ta babka mnie zaatakowała. Tak znienacka to było zrobione. Nie no, co trenerzy? Okay, to mnie zaciekawiło akurat. Faktycznie, to nie ma miasta takiego w Pokemonach, że masz takich zwykłych trenerów, że se stoją i z tobą mogą walczyć. Pojebana akcja, że nigdy o tym nie pomyślałem. Ale faktycznie, sobie, no jak do miasta wchodzisz w Pokemonach, to masz takie uczucie pokoju, nie? Że tu już nie masz walk, to już o nie, tu już spokój. Może ten Grimmfowl jest zajebisty. Gdybym mógł, to bym Blastoise'a wyjebał za niego. A tam już widzę jakieś przejście zblokowane. Tu już dalej coś mogę jakiegoś kata użyć. Duże to miasto jest. Tam Sudowoodo już jest jakiś. Widzę. Okej. Oczywiście 15 Pokémon jeszcze spotkam, zanim wyjdę z tej trawy, a jednak nie. O, ona może mi naturkę przypisać Pokémonom. Na razie chyba nie mam nic takiego, żebym chciał zmienić jakąś naturę. Chociaż już sobie mógłbym zmienić. Azumarillowi jakbym zmienił na atak zwiększony, a już ma zwiększony atak, to dobra. Ten ma w sumie spoko, ma atak zmniejszony. Temu by na pewno zmienił, żeby miał atak zwiększony. I temu bym zwiększył specatak na naturkę. A temu bym zostawił, co ma. To pewnie ile będzie chciała za to. Co ona ma? Czemu dostałem hita? Co mi nie spotkałem chyba jeszcze żadnej nowej ewolucji, nie? Nie przypominam sobie. Jakieś drzewo śmieszne. Tu jest w ogóle Shiny Puchiena. Oczywiście widzę, że puffing tych NPC-ów jest fajnie zrobiony, żeby mogło ci zablokować przejście. W którymś mieście to widzę. O, Shiftem się w ogóle biega. To ci ciekawostka, nawet nie zauważyłem. O, pod tabem. I pod tabem sobie mogę od razu fly używać. Jezu, item gdzieś tu leży. A ja nie wiem, gdzie on jest. A w Hide and Seeka się bawimy. Nie wiem, czy oni mogą się jakby do tych chować. A to już widzę, jeden Kidos jest. Może ten Nidorak w ogóle ataków nie ma. Ten Barb Tackle to jest... Nie wiem. W sensie, że on się na tym poziomie uczy ataku, to ma 40 tego. Base Powera. Przecież to nawet Grand Bulla nic nie bije. Ja mam wrażenie, że chyba lepiej byłoby mieć Nidokinga po prostu. Nie wiem, jak się Nidorak niczego fajnego nie nauczy, to go chyba po prostu wymienię. Jakiegoś innego Pokemona, bo to sens trochę po... Zapominam zawsze, że DDNA jest sfery. Jakoś mi to nigdy w mózgu nie zostaje. Dobra, mamy wszystkie. I dostaliśmy Corsola Cola. Dostałem Goroczu. A, no to już mi zaspoilerowali kartą. Goroczu, super. A, może to jest główna część miasta. Kurwa, dobra, jak to miasto jest takie podzielone. O Jezu, to wszystko zwiedzić. Bo to miasto jest tak duże, że zostało podzielone na 5 części chyba. Albo jak nie więcej. Dobra. To tyle na dzisiaj. A coraz bardziej te odcinki się opierają głównie na walkach, głównie na, wiecie, przechodzenie z lokacji na lokację. A nic się ciekawego nie dzieje w międzyczasie, więc no... No taki urok w serii, tak? To co, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie stawić łapkę w górę, suba, komentarz. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie z tej serii, albo i ogólnie w kolejnych seriach. Jeśli się jakieś pojawił.